Witam Państwa bardzo serdecznie. W części kursu poświęconej cząstkom omówimy sobie teraz cząstki tzw. kluczowane, KID. Jest to inny silnik fizyki, troszeczkę odbiegający od tego, do czego się do tej pory przyzwyczailiśmy. Zatem usunę te napisy i zaczniemy od samego początku, czyli właśnie od cząstek. Aby pokazać, jak one działają, potrzebuję na początku dodać coś takiego jak dowolny mesh, z którego będę cząstki generował. W tym przypadku nie ma znaczenia, jaki to będzie mesh, ponieważ cząstki nie będą w żaden sposób z nim powiązane. No chyba, żebym tego akurat sobie życzył. Weźmy sobie takiego Icosphere. Icosphere, do którego dodam system cząstek. I w tym systemie cząstek za chwilę będziemy wprowadzali dość istotne modyfikacje. Na razie tego mojego Icosphere odsunę, postawię go trochę niżej, pomniejszę. Jego skala nie będzie miała tutaj żadnego znaczenia. I dodam do sceny jeszcze jeden obiekt, którym będzie zwykły plane. Na plane wydaje mi się, że będzie łatwo pokazać, jak działają te cząstki, które są kluczowane. Mamy zatem plane, stoi on w środku układów współrzędnych i do tego plane'a dodam kolejny system cząstek. Właśnie o to chodzi, że w tym modelu cząstki można kluczować położeniem innych cząstek. I to jest właśnie model, który nazywa się KID, czyli cząstki kluczowane tak jakby. Co nam daje taki system? Oczywiście można by się było zastanawiać, ale od razu mówię, że zdobycz, która płynie z tego systemu, za chwilkę stanie się widoczna, a polega ona na tym, że mamy pełną kontrolę, no powiedzmy sobie pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób cząstki się poruszają. A więc możemy puścić je po trajektorii takiej jak na przykład ósemka i za chwilę mam nadzieję, że to uda mi się pokazać. A więc dodałem do tego plane'a system cząstek. W tym systemie cząstek cząstki nie powinny wykonywać żadnych skomplikowanych ruchów, w związku z tym mogę im nawet wyłączyć fizykę, naciskając na guzik No w panelu Physics oraz wyłączę także renderowanie tych cząstek. Tak po prostu, aby nie było ich widać na ewentualnym renderze, chociaż dzisiaj nie będziemy tego renderować. Renderować się będzie natomiast sam emitter, czyli obiekt, z którego te cząstki są generowane. Teraz jeżeli taki obiekt odsunę nieco na bok i zrobię jego kopię, to w tym momencie ta kopia posiada również do siebie dodany ten sam system cząstek. To dlatego, że mamy tutaj taką malutką dwójeczkę, więc nasze systemy cząstek na obu plane'ach są zduplikowane, a dwójka oznacza po prostu, że mamy dwóch właścicieli. Dobra, więc teraz jeżeli taki system uruchomy naciskając Alt-A, to w tym momencie cząstki z plane'ów nie sypią się w ogóle, ponieważ dla nich fizyka jest wyłączona, sypią się natomiast z tego mojego Icosphere'a, którego dodałem wcześniej. Nie ma to teraz znaczenia. Icosphere jest teraz zaznaczony, dlatego mogę w panelu z fizyką, znaczy z cząstkami, zobaczyć jakie są ustawienia tej sfery. I teraz widzimy, że ustawienia są standardowe. Mamy 1000 cząstek, czas generowania to jest od klatki pierwszej do klatki 200, czas życia każdej cząstki to jest 50 klatek. To są domyślne wartości, które za chwilkę będziemy zmieniać. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje, to nie jest fizyka newtonowska, tak jak to jest tutaj, a fizyka, która nazywa się KID. W tym momencie, po przełączeniu się w ten panel fizyki, widzimy, że cząstki przestają się animować. Widać, że teraz cała animacja leci od początku. Znika też coś takiego jak pasek cache'a, jeżeli będziemy tutaj przyglądali, zniknie coś takiego jak cache. Te cząstki w tym systemie są od razu wyliczone, w związku z tym nie ma potrzeby ich bake'ować jakoś specjalnie, ich położenia są znane w każdej chwili czasu. Dobrze, więc teraz, aby cośkolwiek z takim systemem zrobić, należy zdefiniować tak zwane klucze. I te klucze, które definiuję tutaj w tym szerokim panelu pod nazwą keys, to są klucze, które określane są poprzez inne systemy cząstek. Domyślnie, jeżeli wcisnę guzik plus, to w tym panelu pojawi mi się tutaj Particle System. I jeżeli nie wybiorę żadnego sensownego obiektu dla tego Particle System, w tym momencie ten Particle System będzie tym, który teraz właśnie tutaj mam. W związku z tym na animacji, jak widać, cząstki się pojawiają, ale nic się z nimi więcej ciekawego nie dzieje. Te malutkie kropeczki, które tutaj się pojawiają, jak krople rosy, to są właśnie te cząstki, które działają w tym systemie. Jeżeli dodam kolejny taki system, naciskając guzik plus, to w tym momencie mam już dwa systemy cząstek, które mogę osobno wybierać. Oczywiście nie ma tu żadnej konfiguracji sensownej dla nich, ale w tym momencie zaobserwować możemy, że wynik będzie już nieco inny. Cząstki wydają się odbiegać na chwilę od naszego obiektu, a następnie do niego wracają. I to jest już takie jakby sensownie zrobione, zgodne ze wszystkimi założeniami, wykorzystanie cząstek w tym systemie KID. Ale żeby to lepiej działało, pokażę to na trochę innym przykładzie i właśnie do tego celu dodałem te dwa plane'y, które tutaj stoją. Otóż te dwa plane'y to będą generatory początkowy i końcowy. Pierwszy plane nazywa się po prostu plane. W związku z tym w moim systemie cząstek przywiązanym do Icosphere wybiorę sobie jako pierwszy system obiekt związany z tym plane'em właśnie, czy też będący tym plane'em. Wybieram zatem z listy obiektów obiekt plane. I tamten system cząstek, który jest na tym plane'ie, będzie działał tak jak
początkowa klatka sterująca cząstkami na tym moim obiekcie, który jest kulką. Jeżeli teraz uruchomię animację, będzie widać, że cząstki z plane'a biegną w kierunku kulki. No i jest to takie coś po prostu. Na razie nie będę tego komentował. Jeżeli jednak w drugim systemie cząstek, który dodałem, wybiorę drugiego plane'a, to w tym momencie cząstki, które generowane są tak naprawdę na tej kulce, będą przebiegały pomiędzy jednym plane'em a drugim. I zaraz mam nadzieję, że to zobaczymy. Wybieram drugiego plane'a, uruchamiam animację i proszę zobaczyć, cząstki lecą z jednego plane'a na drugi. Jak widać, one lecą trochę po krzywej linii, więc jeżeli wyrównam sobie widok do widoku od przodu, to mogę zauważyć, że w pewnych jakby, że pierwszy plane wysyłający cząstki generuje te cząstki w górę, natomiast drugi odbiera te cząstki w dół. I teraz jeżeli zatrzymam animację w którejkolwiek klatce, będę mógł ją scrollować, też przewijać, powodując, że w każdej chwili mogę oglądać położenia cząstek. A więc cząstki przesuwają się teraz w tym modelu od jednego obiektu do drugiego i na tych dwóch obiektach musimy pamiętać, że musi być jakiś system cząstek, który niekoniecznie musi być związany z naszą animacją. Ciekawą własnością takiego systemu jest to, że mimo wszystko te cząstki, które generowane były na kulce, będą podróżowały od cząstek, które mam na plane'ie, do drugiego plane'a, do tych samych cząstek, bo to jest ten sam system. Jeżeli zmienię cokolwiek w tym systemie cząstek na plane'ie, to jednocześnie ta zmiana będzie wpływała na trajektorię ruchu cząstek generowanych na kulce. Jeżeli to się wydaje skomplikowane, to proszę uważać, co teraz zrobię. Zaznaczyłem kulkę i teraz mogę obserwować cząstki. Zmienię im troszeczkę wielkość na zakładce display, zmieniając parametr, który nazywa się draw size, abyśmy je lepiej widzieli nawet wtedy, kiedy ten system nie będzie wybrany. Teraz zaznaczę plane'a. I w tym plane'ie istnieje inny system cząstek, w którym zmienię troszeczkę prędkość związaną z wektorem normalnym do powierzchni. Jeżeli tę prędkość powiększę, to cząstki natychmiast od razu zyskują taką prędkość, wylatując z tego plane'a, a jednocześnie powoduje to, że cząstki z kulki, które generowane są na kulce, ale lecą między jednym a drugim plane'em, zmieniają swoją trajektorię. Dobrze, więc teraz tak. Tego typu zachowanie możemy obserwować, przewijając normalnie czas animacji, wykonując tak zwany scrubbing po animacji. No i teraz, jeżeli chciałbym, aby ta trajektoria cząstek była troszeczkę inna, mogę ustawić się w klatce na przykład 60 lub 70 i jeden z takich plane'ów przesunąć. Jeżeli go przesunę, wszystkie cząstki będą podążać za nim, ustawiając się na wszystkich znanych sobie pozycjach. No i po prostu widzę, jak to będzie się kształtowało. Proszę zobaczyć, że jest to całkowicie pewna i pełna kontrola tego, w jaki sposób cząstki będą się poruszać. Jeżeli teraz wystrzelę animację, uruchomię ją, to one lecą od jednego plane'a do drugiego, elegancko się tutaj zachowując. Całkiem spoko sprawa, można powiedzieć, tak zupełnie potocznie. Mogę także zmieniać położenia tych obiektów w trakcie animacji, ponieważ wszystko jest od razu z góry wiadome, nie ma tutaj czegoś takiego jak bake. W związku z tym można nawet zanimować tego typu ruch cząstek. Ruch, który zmienia się w czasie, którego źródła przesuwają się, a cząstki ulegają również jakiemuś takiemu złożonemu przesunięciu. No i teraz jest tutaj kilka rzeczy, które warto wyjaśnić, o co dokładnie chodzi w całym tym systemie. Otóż w tej zakładce Kit mamy znany nam już parametr size oraz random size, o którym mówiłem wtedy, kiedy mówiliśmy o fizyce określonej jako null. Mamy także masę i to nie wymaga, myślę, komentarza. Mamy multiply mass with size, to są wszystko pozostałości z tej fizyki newtonowskiej. Natomiast mamy następnie taką listę jak loops. Loops jest to ilość powtórzeń tego ruchu. Jeżeli loops zwiększymy z 1 do 2, wtedy cały ten ruch zacznie się od początku, ale wcześniej cząstki muszą jeszcze powrócić do punktu źródłowego, czyli do tego, z którego wylatują. Będzie to wyglądało w taki sposób. Ustawię się może w pewnym momencie tej animacji, na przykład tak, i teraz włączę loops 2. Jak widać, powoduje to zapętlenie ruchu cząstek. Cząstki teraz poruszają się zgodnie z tym, co mieliśmy poprzednio, po krzywej trajektorii, przechodzą przez pierwszego plane'a gdzieś w tym miejscu, a następnie zawracają i trafiają w pierwszego plane'a. Dlatego wydaje się, że będą wykonywały taki ruch po pętli. Oczywiście ilość takich powtórzeń można zwiększyć. Wystarczy tylko, że kliknę w kulkę, która generuje nasze cząstki i zmienię loops na przykład na 3, ewentualnie na 4, na 5. I od razu widać, że z ilością zwiększenia tych pętli trajektoria tych cząstek coraz bardziej się wypłaszcza. I ma to pewne znaczenie, o tym za chwilkę będę mówił. Jeżeli teraz przyjrzymy się tym cząstkom, to zobaczymy, że one lecą o wiele szybciej. Ich ruch jest znacznie szybszy niż w przypadku, gdy mieliśmy tylko jedną pętlę, o tutaj. Proszę zobaczyć, że w przypadku, gdy jestem w klatce na przykład 5, ustawię się w klatce 5,
i zmienię ilość pętli na dwie, cząstki są w stanie przelecieć no nawet dwa lub trzy razy więcej niż poprzednio. W tym przypadku ich prędkość jest niewielka, dlatego dotarły dopiero do tego miejsca. Natomiast gdy pętli jest 5, cząstki zaczynają przyspieszać, a to wszystko dzieje się dlatego, że one muszą się wyrobić przed upłynięciem czasu swojego życia. A więc każda cząstka przed upływem 50 klatek, tak jak to jest tutaj określone w planecie Lifetime, musi zdążyć dobiec do swojego celu, do ostatecznej takiej, do ostatniego klucza, który ustawiłem sobie tutaj. A więc to jest kolejna ważna rzecz. Pętla pozwala powtórzyć ilość jakby okrążeń cząstek pomiędzy poszczególnymi kluczami, przy czym klucz ostatni zawija się do klucza pierwszego. Gdybym miał tutaj tych pejnów więcej, to z ostatniego leciałoby do pierwszego. Natomiast całkowity czas życia cząstki określa czas, w którym ona musi dojść do ostatniego klucza wybranego tutaj. No i teraz przyjrzyjmy się temu troszeczkę dokładniej. Na początku ustawię sobie te cząstki w taki sposób, aby plejny, z których ten system korzysta, były skierowane na siebie. Tak to będzie wyglądało teraz. Jeżeli teraz cząstki wypuszczę w takim normalnym stylu, to one wyskakują i lecą. I teraz ten ruch cząstek, jak widać, tutaj się troszeczkę zmienił. One zaczynają się w środku kotłować w jakiś taki dziwny sposób, ale przypuszczam, że dlatego tak się dzieje, że źle ustawiłem te plejny. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest nie tak. Wydaje mi się, że zbyt wielka jest tutaj wartość parametru normal. Ten parametr będzie trzeba za chwilkę zmniejszyć. Możemy to obejrzeć również w taki sposób. Jeżeli zmienię parametr normal, który wynosił ponad 14 na nieco mniej, to przypuszczam, że będzie troszeczkę lepszy efekt. Ustawmy może wartość 10. I teraz, jeżeli te cząstki, czy też te plane ustawię w taki sposób, aby były na przykład w odległości 5 jednostek blendera od siebie, tu znaleźć muszę jeszcze tego drugiego, przekręcę go i ustawię tutaj również w odległości 5, to w tym momencie trzeba pamiętać, że wartość, z którą te cząstki, czy też prędkość, z którą te cząstki są wystrzeliwane z tego plane'a, to jest normal wynoszący 10. A więc one lecą dość szybko do przodu, 10 jednostek w ciągu jakiegoś tam czasu. Natomiast ta duża prędkość potem zostaje wyhamowana po to, aby zwiększyć troszeczkę ilość czasu, z którą cząstki będą podróżować, aby mogły w odpowiednim momencie dojść do tego plane'a drugiego, do drugiego targetu. I teraz proszę zobaczyć, jestem w klasce 50. Jest to moment, w którym cząstki te pierwsze, wystrzelone w klasce pierwszej, powinny zginąć. One w tym momencie właśnie docierają do swojego celu. Jeżeli chciałbym teraz wydłużyć czas życia cząstek w tym systemie, kliknę w kulkę i zmienię lifetime na większy, to będziemy obserwowali, że cząstki będą się cofać, dlatego że one w momencie, kiedy ich czas życia na przykład będzie wynosił 100, będą dopiero w połowie drogi. Aby to było jeszcze lepiej widać, zmienię wartość normal na 1, aby nie było tutaj zbytniego przyspieszenia. No może teraz to nie jest aż tak dobrze widoczne, ale proszę zobaczyć. Cząstki zaczynają lecieć spokojnie, bez żadnego problemu, następnie lekko przyspieszają i wtedy, gdy są w połowie, ja znajduję się w klasce 55, a więc jestem mniej więcej w połowie trajektorii. Klatka 55, a nie 50 jest dlatego, że one na początku leciały wolniej, natomiast później przyspieszały, a więc trzeba teraz nadrobić tą pewną stratę czasu, która wynikała z tego wolnego ich ruchu na początku. I teraz te cząstki w klatce 100 będą dotykać, czy też docierać do tego drugiego plane'a, który jest tutaj targetem. I teraz sterując czasem życia tych cząstek, mogę sterować prędkością ich animacji. Jeżeli czas ustawię sobie na wartość na przykład 200, to będzie oznaczało, że drugi cel zostanie osiągnięty po 200 klatkach, a więc cząstki efektywnie będą poruszały się wolniej. W ten sposób mniej więcej. Jeżeli ustawię tutaj czas życia na przykład 20 dla tych cząstek, one będą musiały się bardziej śpieszyć, żeby dojść do celu, w związku z tym ich prędkość będzie większa. Teraz zasuwają całkiem szybko. I taki sam przypadek był wtedy, kiedy zmienialiśmy ilość okrążeń, które wykonują cząstki za pomocą parametru loops. Ustawię teraz sobie 100 klatek, aby ta prędkość nie była zbyt wielka, ale też nie była zbyt mała. Teraz proszę zobaczyć, co będzie, jeżeli cząstki będą poruszały się w taki sposób. Jeżeli będą się poruszały w ten sposób, na przykład, zmienię tutaj jeszcze normal na przykład na 5, żeby to lepiej wyglądało, to teraz pętla, która powstanie po włączeniu parametru loop na 2,
zmusza te cząstki do pokonania dłuższej drogi. Natomiast one mają tyle samo czasu na dłuższą drogę, w związku z tym muszą poruszać się szybciej. I stąd bierze się to wypłaszczenie ich trajektorii. A więc teraz ta animacja wyglądałaby w taki sposób, że lecą sobie tędy, zawracają i mamy ruch po ósemce, bardzo prosto osiągnięty. Mogę także sterować parametrem takim jak normal, aby tą ósemkę nieco uwypuklić. Mogę jeden z tych klocków, czy też tych planeów przekręcić, powodując, że cząstki również będą poruszały się po jakiejś trajektorii spiralnej. I dzięki temu mogą uzyskać bardzo ciekawe, fajne efekty. Oczywiście jeden z tych planeów może być także przeskalowany, więc cząstki będą w tym miejscu wiązać się w taki supeł. Będą zbliżały się do siebie, powodując, że ich trajektoria będzie bardzo podobna do jakiejś liny, sznurka czy czegoś. Oczywiście ilość zastosowań animacji tutaj jest praktycznie rzecz biorąc nieskończona. Weźmy teraz, wróćmy do tych paneli i do tych ustawień, które możemy tutaj zrobić. Loops przywrócę do 1, będziemy mieli wtedy animację, która wygląda w ten sposób. I teraz następny parametr, który tutaj jest dosyć ważny, to jest useTiming. Jeżeli użyję czasu, w tym momencie loops jest nieaktywny. I jeżeli włączę taki timing dla dowolnego systemu cząstek, ten timing muszę określić, ponieważ domyślnie wynosi on 0. Timing wynoszący 0 powoduje, że z animacji zostaje niewiele. Cząstki po prostu nie są widoczne, nie poruszają się. Natomiast jeżeli ten timing zwiększę, to mogę zrobić to dla dowolnego systemu zdefiniowanego tutaj. A więc, jeżeli timing na pierwszym moim planie pozostawię na 0 za pomocą parametru time, który tutaj jest, to w tym momencie wszystko będzie po staremu. Natomiast, aby cząstki się mogły pojawić, muszę określić, jak długo będą leciały i w tym celu ten parametr time zmienię dla drugiego systemu cząstek. Jeżeli ten time zwiększę, proszę zobaczyć, że cząstki powinny się zaraz zacząć pojawiać. Muszę tylko być w obszarze animacji gdzieś tutaj, na przykład w klatce 10. Jeżeli time jest 0, cząstek nie ma. Time równy 0,2 czy nawet 0,1 powoduje, że już na końcu tutaj pojawia się pewna grupa cząstek. To dlatego, że czas przebycia tej drogi jest bardzo krótki, a więc bardzo wielka prędkość cząstek powoduje, że natychmiast pojawiają się na końcu. Jeżeli czas podróży będę zwiększał, to jest tak, jakbym zwiększał czas życia cząstek, czyli to, co robiłem poprzednio. I teraz widzimy, że stoję w klatce 20 i w momencie, gdy time jest 19,5, cząstki już praktycznie rzecz biorąc dobiegają do samego końca. Czas ustawiony na 20 klatek spowoduje, że z chwilą przekroczenia 20 klatek cząstki będą praktycznie rzecz biorąc u celu. No i to jest jedna z zasad, która powoduje, że mogę pomiędzy poszczególnymi obiektami będącymi kluczem stosować różne prędkości. A więc zobaczmy jeszcze raz, jak ten czas działa. Jestem w klatce 40, cząstki sobie spokojnie lecą, aż w klatce 200 ich lot się kończy. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego w klatce 200 kończy się lot tych cząstek? Znaczy, dlaczego przestają się stąd wysyłać? Jest to oczywiście bardzo proste. To jest stąd, że ten system cząstek na kuli generuje cząstki od klatki pierwszej do klatki 200. Jeżeli generowanie cząstek zmienię i będę generował te cząstki na przykład od klatki pierwszej do klatki, dajmy na to 50, to w tym momencie ta animacja będzie przebiegała zupełnie inaczej. Cały proces wygląda teraz tak, że cząstki wysyłane są w takim krótszym pakiecie jakby. Może teraz słabiej to widać, ale już nie przestają się, znaczy przestają się generować w klatce 50, a nie w klatce 200. Jeżeli ten czas zmieniłbym na przykład na 5 klatek, to w tym momencie wszystkie cząstki wylatują w takim 5-klatkowym pakiecie i lecą jako jeden rój, jeden strumień. No więc w ten sposób można sterować na przykład szerokością lub też długością tego obszaru, a czasem życia cząstek sterujemy w ten sposób, aby wydłużyć przód, z tym, że teraz czas życia cząstek nie będzie działał, dlatego że mam tutaj użyty timing, a więc sterować muszę zmianą czasu i to powoduje możliwość przesunięcia pewnego względnego początku lub końca tego roju cząstek. Dobra, więc teraz następne parametry, które tutaj warto znać, to jest oczywiście coś takiego jak system, to jest numer systemu cząstek, który jest przypisany do obiektu. Na przykład teraz ta kulka ma tylko jeden system cząstek, ale mogę dodać jeszcze jeden system i ten jeden dodatkowy system może robić coś zupełnie innego, na przykład sypać się tak normalnie mogą te cząstki, jak gdyby nigdy nic. Usunę go, w każdym razie to jest numer 2 i ten numer 2 można byłoby tutaj wybrać, gdyby była taka potrzeba. Oczywiście numer wybieramy dla plane'a, pierwszy domyślny, ewentualnie dla drugiego plane'a, drugi system. Teraz duration to jest coś, co określa, jak długo cząstki będą czekać w każdym poszczególnym kluczu. Jak widać, duration jest teraz ustawiona na 0 i niezależnie od parametru time będzie po prostu 0 czekania. Aby pokazać to dokładniej, spróbuję powielić jeszcze jeden z obiektów. Na przykład to przesuńmy do samego początku, a ten obiekt skopiujmy w to miejsce. I teraz ten trzeci plane dodam
jako trzeci klucz. A więc tutaj wybieram sobie pleń 002 i teraz moje cząstki będą poruszały się jakoś w taki dziwny sposób, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Sytuacja jest taka, że animacja zaczyna przebiegać, no tak jak poprzednio, cząstki dobiegają do tego małego plane'a po środku, a następnie nie wiadomo zupełnie dlaczego pojawiają się na początku tutaj. To jest związane oczywiście z tym, że mamy tutaj źle ustawione parametry. Proszę zobaczyć, mamy włączony useTiming, timing na pierwszym systemie cząstek wynosi 0, natomiast na drugim systemie cząstek wynosi 20 i na trzecim systemie cząstek wynosi 0. To powoduje, że w czasie 0 te cząstki są już na trzecim systemie, a tak naprawdę nigdzie nie lecą. I te cząstki, które powinny tutaj dotrzeć, niestety lądują w pozycji wyjściowej. Więc timing również dla trzeciego systemu należałoby zmienić i jak widać zmiana tego systemu powoduje, że cząstki, które tam powinny polecieć, zaczynają się na tym plane'ie ustawiać. Ustawię może timing na przykład na wartość 50, tak aby cząstki miały wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie do tego plane'a dolecieć. Ten ruch będzie wyglądał w ten sposób. Jestem teraz w klatce 23, no i do klatki 50 ten ruch zostanie zakończony, a raczej ten plane końcowy, trzeci klucz, zostanie osiągnięty w klatce 50. Jest to akurat klatka 51, ale to jest zawsze pira za oko troszeczkę. No i teraz tak, aby określić, żeby cząstki na tym plane po środku tutaj były troszeczkę dłużej niż normalnie, żeby się tutaj przez chwilę zatrzymały, żeby poczekały, wykorzystuje się właśnie ten parametr taki jak duration. Musimy tylko pamiętać o czasie życia cząstek. Obecnie czas życia cząstek mamy ustawiony na wartość 100. Jeżeli suma tych czasów, takich jak timing i duration, we wszystkich tych kluczach przekroczy 100, to cząstki po prostu zginą marnie, no i nie będziemy mieli takiego efektu, o jaki nam chodzi. Być może jak nie zapomnę, to za chwilę to pokażę. Tak czy inaczej, nasza animacja wygląda teraz w ten sposób. Cząstki lecą tak, następnie trafiają do tego końcowego plane'a. Gdybym chciał, aby one nie przelatywały przez ten środek, lecz się tutaj zatrzymały, muszę dla tego środka zwiększyć czas, który nazywany jest duration, a więc wybieram dla środkowego klucza duration, na przykład taki jak, ja wiem, no niech to będzie 10, może nawet 20 klatek. No i teraz puszczam animację. Widać, że cząstki się zatrzymały, a następnie wyleciały po pewnej chwili. No i to jest to, o co chodziło. To jest ten parametr duration. Oczywiście należy pamiętać, że tutaj możemy dowolnie kombinować z ustawieniami. To wszystko może ciekawie wyglądać, zależnie od tego, co nam przyjdzie do głowy, jak to ustawimy. Dobra, myślę, że to jest w zasadzie wszystko, co należałoby wyjaśnić, co dotyczyło tego systemu cząstek kierowanego przez cząstki kluczowe. I tak, żeby zrekapitulować, powiem tylko, że no, całość opiera się na tym, że obiekty z systemami cząstek stanowią klucze dla naszego głównego systemu cząstek. I teraz tam, gdzie są cząstki, tam będą również latały nasze cząstki, którymi chcemy sterować. Jeżeli teraz w tym systemie ten plane pierwszy użyję jako plane, który będzie miał zupełnie inną konfigurację cząstek, to oczywiście mogę zrobić to w ten sposób, że kliknę w tą trójkę, aby oderwać system od tych pozostałych i uczynić go wyjątkowym. Teraz mogę na przykład ustalić, że cząstki tutaj będą się pojawiać w ciągu 100 klatek, że będą żyły przez 126 klatek, że normal dla nich będzie wynosił 1 na przykład. No i teraz oczywiście te cząstki będą inaczej sterowały tym, co się dzieje w animacji. Proszę zobaczyć, teraz to wygląda jakoś tak. Ok? W ten sposób zachowują się one. A więc parametr normal tutaj może mieć decydujące znaczenie, ale nie tylko. Mogę też włączyć jakieś inne rzeczy. Sprawdźmy, co będzie, jeżeli włączę fizykę newtonowską. Cząstki spadają i jak widać dzieje się z nimi coś dziwnego. Ok? Więc jest to pole do eksperymentów. Chciałem jeszcze pokazać, co będzie w przypadku, kiedy będziemy mieli sytuację taką jak poprzednio, ale nasz system cząstek, to jest ten, będzie ustawiony z timingiem i z duration na czas dłuższy niż czas życia cząstek, które tutaj mamy. Pamiętamy, że w tym ustawieniu teraz mamy tak, time 0, duration 0, potem jest 20 klatek i 20 klatek czekania, a potem 50 klatek lotu. W związku z tym całość trwa 70 klatek i dlatego ta cała animacja ma szansę w jakiś tam sposób przebiegać. Tutaj widzę, że nie do końca wszystko działa tak jak powinno. Być może winę za to ponosi włączenie tutaj Newtonian, więc wyłączę fizykę. Teraz jeżeli uruchomię taką animację od początku, to już mamy zachowanie stabilne, w porządku wszystko jest. No i teraz popatrzmy, co będzie, jeżeli zmienię czas życia cząstek. Na początku ustawię się w takim miejscu, które byłoby tutaj ewentualnie
No może na przykład takim momentem i teraz będę zmniejszał czas życia cząstek, aż przekroczę pewną granicę. Oczywiście nie w tym miejscu, bo teraz jest system na planie, interesuje mnie ten czas życia cząstek. Jeżeli czas życia cząstek będę zmieniał, to widzimy, że nie zmienia się nic tak naprawdę z animacją do momentu, w którym nie przekroczę pewnej granicy. Oczywiście tutaj czas życia cząstek ustawiłem teraz na przykład na 40. Ponieważ cała ewolucja tego systemu trwa dłużej niż 40 klatek, cząstki giną w trakcie. Dlatego nie jesteśmy w stanie, będąc w klasy 52, zobaczyć efektu tego, gdzie one trafiły. Jeżeli będę jednak zasuwał z animacją od początku, to cząstki dolecą do tej klatki, w której rzeczywiście mogły coś tutaj robić, a następnie będą po prostu znikać. W tym przypadku wychodzi na to, że znikną siedząc na tym planie. Tak po prostu ustawione były czasy. Zmieńmy to jeszcze przez moment. Weźmy sobie duration 0. No i teraz będzie, mam nadzieję, widać lepiej. Cząstki teraz przelatują przez ten środkowy plane, przez środkowy klucz, kontynuują swoją podróż, a następnie po przekroczeniu czasu, który dla nich był przeznaczony, wszystkie giną, nie dolatując do swojego celu. Jakie to smutne. Na szczęście te cząstki nie mają zbytniego życia w sobie, w związku z tym nie ma się czym martwić i łez proszę nie ronić. A tymczasem kończę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.